Dzień dobry, dzisiaj tak bardziej po amerykańsku. Dodge Challenger 5,7 Hemi na Uberze. Da się? Oczywiście, że się da. Jedziemy. Dzień dobry, ja jestem pani kierowcą, pani Natalia. O, super! Zapraszam. Boże, jak cudownie. Cudownie? Cieszę się pani? Oczywiście. Excuse me, Hadi, is that you? Yes. I'm your Uber driver. You're my Uber driver? Yeah, exactly. What a nice Uber driver. Cool. Nice car. Thank you so much. Dzień dobry, pani Martyna. Tak. Ja jestem pani kierowcą, zapraszam. Robert. Na pewno, to ten adres? Zapraszam. Naprawdę? Tak, musiałem zmienić samochody. Dobra. Tam Opel się wyświetlał pewnie. No to właśnie, tak, na Opla to mi nie wygląda. No, jak pani miała dzień? Wszystko w porządku? Dopiero go zaczynam. No to kurczę, ja w jakim stylu pani zaczęła? Ja jestem pani kierowcą, pani Ewelino. Wow! Szybko wychodzę, bo pomogę pani. Mi się w ogóle inna rejestracja wyświetlała. A jaka? WSZ. To może ja inną panią Ewelinę wziąłem? Nie, no Ewelina stąd, kto by inny, czy nikt więcej nie czeka? No ja Dodge'em jestem, więc może... Opel ja Arriva. To nie, to inne auto. Nie, no to pan do... i tu pan jechał, i tu był pan na tym. Ha, are you Chris? Yes. So I'm your driver. So I'm your client. Cool. Perfect. Jump in. Hello. How are you today? Quite good. The weather is perfect. Dude, your car is amazing. Yeah. I never been in a... What is this? Mustang? This is Dodge Challenger. Dodge Challenger, okay. Yeah. Nice. You've never been driving this car? Never. Never? Can I drive? if you have the driving license... With upstairs, I had drunk. Me too. Okay. Oh, so... Stop! Oh, just joking. Sure? Fajna czapa. Guess. Dzięki. Mogę przymierzyć? I teraz w baseball. Wow. Ekstra. Jakiś wadliwy samochód. Opel Meriva trochę lepszy, co? Jedziemy. Korzystając z chwili przerwy, powiem wam bardzo ważną rzecz, która z pewnością każdemu z was się przyda. Jakiś czas temu miałem stłuczkę swoim prywatnym autem. Ubezpieczyciel wypłacił mi wtedy ponad 6000 zł, ale mój znajomy polecił mi kontakt z firmą HelpFind. Specjaliści z tej firmy dokładnie przeanalizowali dokumenty odszkodowania i okazało się, że było ono zaniżone o ponad 3500 zł. HelpFind wypłacił mi te pieniądze 2 dni później. Wiem, że mówiłem wam już o tym w poprzednim odcinku z BMW M2 na Uberze, ale warto to zaznaczyć jeszcze raz, ponieważ po tamtym filmie wy, widzowie, zgłosiliście się do firmy HelpFind ze szkodami o łącznej wartości ponad 250 000 zł. A ja dostałem od was bardzo dużo pozytywnych wiadomości o tym, że bardzo szybko dostaliście dopłatę. Dlatego jeżeli ty też miałeś stłuczkę w ciągu ostatnich 3 lat, kliknij link w opisie i uzupełnij bezpłatny, prosty formularz, a HelpFind również bezpłatnie sprawdzi twoje odszkodowanie i wypłaci ci brakującą kwotę, jeżeli pojawiło się u ciebie zaniżenie. A jeśli sam nie miałeś żadnej stłuczki, to wyślij ten link pod filmem do HelpFind swojej rodzinie czy znajomym. Na pewno komuś to pomoże. Patrzcie, jak wielu osobom już to pomogło. No, to mam nadzieję, że pomogłem. A ja lecę jeździć dalej. A mogę zapytać pana o jedną rzecz na autopali? Samochód? Tak. Spalanie? Ile wlejesz, tyle spali. Nawet w korkach. Tak, coś się pali. No i ten piękny zapach. Wywietrzymy tylko, co? Bo aż się fajczy w środku. Jest super! Ale to wyje. Nie wiem, czy będzie nas słychać. Jest, słychać, to jest świetnie. Ja jestem... starą blacharą, i szczerą. W związku z tym, starą, to rzeczywiście jestem starą, chociaż nie widać, czy teraz jestem zmęczona, więc mnie trochę widać. Ja mam 46 lat. Ile pani ma lat? 46. Poważnie pani mówi? No tak, w tym roku. Zamrozili panią na 30 lat? Nie, no tak mi zamrozili, tak. Ja się cofam do tyłu czasowo, tak. Ja mam 18-letniego syna. What is the limit right now of speed? That you can go right now. We can go with the speed limits, like it's like 70, I think. Okay, so go 70. Yeah, of course, of
course I will. Przyjechałem dzisiaj z Warszawy specjalnie. Żeby pojeździć po łodzi? Tak, przyjechałem z Warszawy, żeby panią zabrać. O mój Boże, jak to? Dwa, trzy kursy robię i spieprzam do domu. No, śliczny jest. Taki, no nie można powiedzieć, że się nie rzuca w oczy. Ten pomarańcz nie? A kolor bardzo dyskretny. Kochanki już nie mógłbym mieć w takim chyba ładzie. Chyba nie. To... Ciężko. Tak charakterystyczne do się auto. Mogłoby się rzucać nawet. Na ruchliwej drodze. Gdybym miał strzelać, dałbym pani 35 lat albo... To i tak by pan mi dał dużo. No zacząłbym panią podrywać, gdyby nie Ale 23 też jest to... Też dobry wiek, nie? Też jest to dobry wiek, tak. Bo musiałam mieć 23 lata, ze względu na to, że są inne siły, tak? Bo można sobie tam zmienić i zadmać na zewnątrz. Jestem natomiast w pełni kondycji swojej fizycznej. Okej. Okay. Ja miałam zawsze młodszych narzeczonych. Ale to jest takie no, typowo weekendowe jednak. Albo na Ubera. Na Ubera, żeby pojeździć z pasażerami. Tak. Idealne. Tak, no można i tak. Legenda głosi, że jestem najszybszym Uberem w mieście. W Polsce w ogóle. Nie no, to ja już z panem będę jeździła tylko. Robert, śmiało, możesz mówić na ty. No dobra, Martyna. Robert. Opony do wymiany. And I'm doing stuff like this. My YouTube channel, it's like a hobby. Oh, so you're taping, no? Yes, there is a camera, you can say greetings to Polish people, Polish subscribers. Cześć, Polish subscribers. Tylko te dziury łódzkie. Masz urodziny? No, tak wyszło. 100 lat, 100 lat, niech żyjesz. Naprawdę fajne auto. Choroby lokomocyjnej? Nie. To jedziemy! Nie, nie. Boże, bardzo cię przepraszam, że tak podczas przejazdu. Spoko. Ale już nie mamy paliwa po prostu i trzeba go zatankować. Przepraszam dosłownie. Przejazd jest za darmo oczywiście. Nic się nie przejmuj. Przepraszam cię jeszcze raz. Spoko, poczekaj, musisz 2 minuty? Czekam. Redukcja. Pasy są? Są. Dopiero teraz złapaliśmy trakcję. Subskrybuj, like subscribe. Subskrybuj, High five. Subskrybuj, high five. Yeah, it's there is a camera. So it's recording. Yes, and it's my YouTube channel. We agree to be recorded and to be published into the YouTube channel. Perfect. No, no. What is your YouTube? Not YouTube. Pornhub. Not YouTube. No, it's. We are in Pornhub. Yeah. So yeah, in the get naked, do whatever you want to do. Nie przeszkadza ci, że będę jadł? Na pewno? Na pewno. Przepraszam, nic nie jadłem dzisiaj. Kurde, nie ma trakcji. Czerwony. Jest okej? Okay? Jak w samolocie? No. Mogę zwolnić, jak coś. Nie, super, ja lubię. Tak? No to jedziemy. Coś się dzieje? Pali się. Co się dzieje? Dzisiaj na pewno. Powtarzamy? Tak to. Ale to aż fotel wbijamy. Mogę też sobie z panią zrobić zdjęcie? Oczywiście, że sobie zrobimy, a to teraz, to może później jak ten, czy... Teraz, na szybkości. To teraz, może na szybkości, może... Nie no, to mam włosy, mam straszne. Ja też panią obejmę. Something like this in our... Subscribe guys, he's a really nice guy. Thank you, I appreciate. Jeździłbym.
Opel Meriva to jest samochód, którym zawsze pokazuję, że jeżdżę, a którego nikt nigdy w życiu nie widział, bo no zawsze jestem innym. Tak. Zawsze jestem innym autem. Raz Teslą, raz Maybachem, raz GTR-em, raz Challengerem. Ale super, naprawdę jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Thank you for the nice trip and don't forget to subscribe, guys. And I wish do widzenia. You. Do widzenia. Robimy zdjęcie na Instagram? Możemy, tak. Ja sobie chętnie dodam. Dobra. Bardzo wam dziękuję. Ja też bardzo. Już pomagam. Do widzenia. Do widzenia. Koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mi się podobało, moim pasażerom się podobało, więc mam nadzieję, że i wam się podobało. Dziękuję firmie Robson Cars za użyczenie auta do filmu. No i was zapraszam do subskrypcji kanału, bo to jest głupie, no ale ważne. Trzymajcie się, pozdro i do następnego. Cześć! I jeszcze raz przypominam, że w opisie znajdziecie link do bezpłatnego formularza sprawdzającego zaniżenia odszkodowań przy stłuczkach.